Cześć wam, dzisiaj jest Wizu. Wizualnie witam was w grze, która nazywa się The Outer Worlds Spacer's Choice Edition, serii, która zwie się Epic Overviews, to serię, w której zajmujemy się grami dawanymi nam za darmo przez Epic w Epic Games Store. I w tym tygodniu są to dwa tytuły, czyli od minionego czwartku do najbliższego czwartku, 11 kwietnia macie do zgarnięcia Tifa, odcinek z tego będzie na dniach, pewnie jutro, oraz The Outer Worlds Spacer's Choice Edition, na który patrzycie w tym momencie. Linki są na dole w przypiętym komentarzu, prowadzą was bezpośrednio do tych produkcji i będzie mi niezmiernie miło, gdy, jeżeli je odbierając, użyjecie tego kreatora VisualPic wspieracie mnie w ten sposób. Jak coś z Epica łapiecie, to również ten kod jest aktywny i tym bardziej mnie wspieracie. Jeżeli chodzi o to, co będzie w przyszłym tygodniu na nas czekało, to od 11 do 18 kwietnia będzie Ghost Runner, który też już kiedyś był, więc okej, okay, całkiem dobra gierka. Kontynuacja się miała zbliżać jakoś tak? W każdym razie, i bądź co, bądź bardzo dobry wybór. Z czym się je The Outer World Spacers Choice Edition? Ta edycja pojawiła się w marcu 2023 roku. Oryginał, czyli ta wersja, postowała zaraz to rozbebeszym na. Pierwsze. Jest dostępny od października 2020, jeżeli nic nie pokręciłem, producentem jest Obsidian Entertainment, a wersję Spacers Choice Edition składało do kupy Virtuos Games. Wydawcą jest Private Division na potentacie growym na Steamie ostatnie recenzje są bardzo pozytywne. 35 tylko ich jest, 88% z tego jest pozytywnych. A jeżeli chodzi o wszystkie recenzje, to są niestety mieszane 977, czyli bardzo mało jak na taki tytuł, i 63% z nich jest pozytywnych, czyli i tak nie najgorzej, no ale mogłoby być lepiej. Jeżeli jeżeli chodzi o wersję podstawową, oryginalną, to było jeszcze lepiej. Ostatnie recenzje 86, więcej niż tutaj. 80% pozytywnych, a wszystkie recenzje 21 092. 84% z tego jest pozytywne. Zaraz powiemy słów parę na temat tego, co jest nie tak z tą edycją. Jeżeli chodzi o DLC, do wersji standardowej jest ich 5. Wszystkie są zawarte w Spacer's Choice Edition. Jeżeli chodzi o to, kim i z czym to macie bardzo rozbudowany edytor postaci, to znaczy bardzo rozbudowany to jest złe określenie. W klimacie Falloutowym kilka twarzy do wyboru Sporo możliwości edycji. Nie jest to Dragon's Dogma 2, może, ale na pewno jest więcej możliwości edycji wyglądu niż w takim baldurze trójce. Tak widać, ostatnie dwie gry, w które grałem, nie? Urdur, dur, dur. Więc ogólnie edytor jest na plus. Bez szału, ale daje radę, jeżeli chodzi o dostosowanie postaci do własnych potrzeb. Też tutaj daje radę. Taki troszkę Bioshock, troszkę Fallout. Będziemy do tych gier nawiązywali. Jeżeli chodzi o fabułę, to jesteśmy człowiekiem z ziemi, która to osoba załapała się w zależności od tego, co sobie stworzymy. Na program zaludnienia jakieś tam opcje. Planety, więc wskakujemy do komory kriogenicznej, czy jak to się tam nazywa, zamrażają nas i wysyłają w kosmos. No i korporacja stwierdziła, że nie opłaca im się nas odmrażać. Cały statek sobie porzucili w kosmosie, bo, bo zyski liczą się zyski, i byśmy sobie tak dryfowali, ażby coś nas nie zmiotło z orbity. Ale pojawia się uszalony profesorek, który wbija, wybiera randomowo osobę, czyli to jest to tworzenie postaci i stwierdza, że okej, okay, ty, ty mi jesteś potrzebny do pomocy, spróbujemy uratować całą resztę. Ogólnie wielka, zła korporacja, porodzimy sobie z nią. Fabuła na sam początku wygląda. Wygląda dość tak ok, a potem się rozkręca i jest nie najgorsza z tego co rozumiem. Znaczy od samego początku nie jest najgorsza, ale potem się naprawdę rozkręca. Jeżeli chodzi o grywalność, to jest AirPack, może bardziej action AirPack z widokiem z pierwszej osoby, czyli tak jak w Falloutach mamy albo innych Skyrimach, gdzie tu trzeba zauważyć, że to nie jest gra tak otwarta jak Fallouty. To jest co prawda gierka Obsidianu, który robił jednego z Falloutów dla Bethesdy, ale to nie jest ten poziom gry, to nie jest to finansowanie. Z drugiej strony ta gra wygląda przepięknie i działa jak marzenie przynajmniej mi do tego też zaraz dojdziemy. Więc bujamy się po świecie, wykonujemy questy, różne misje mamy, rozwijamy naszą postać, prowadzimy handelek, zdobywamy lepszy sprzęt, rozwijamy umiejętności i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Powiedziałbym, że klasyk, szczególnie jeżeli ktoś dłużej grał Fallouta. Jeżeli chodzi o sterowanie, klawiatury i myszka nie wyobrażam sobie tutaj grać na padziku, ale to może jestem ja. Jeżeli chodzi o strefę wideo, jest ślicznie, ta gra jest naprawdę ładna. W wersji podstawowej była całkiem niezła, a ta edycja jest jeszcze podkręcona do góry. Aczkolwiek niektórzy na to narzekają, bo zmienił się troszkę vibe. Wizualny, więc patrząc na stylóweczkę z oryginalnego The Outer Worlds, macie inne wrażenia niż z Spacers' Choice Edition. Jest to dość dziwne, ale co zrobić. Jeżeli chodzi o strefę audio, bardzo udane. Muzyka, dźwięki, ambient, cała reszta jak najbardziej na tak. Voice acting, który tutaj jest, szkoda, że nie ma dla naszej postaci, też jest na bardzo wysokim poziomie. Jeżeli chodzi o bugi, to powiem wam, że tym razem się natknąłem i to na sporo. Za każdym razem jak odpalam ten tytuł, działa on w nie wiem, 5, 6 górach klatkach na sekundę. Trzeba go zminimalizować i otworzyć spaska jeszcze raz, czy znaczy kliknąć i działa w tym wtedy jak marzenie. Nie wiem o co chodzi, nie wiem dlaczego tak jest za każdym razem. Mam wrażenie, że wcześniej tego nie miałem albo przynajmniej nie pamiętam. Jeżeli chodzi o plusy i minusy, to zacznijmy od minusów. Ta edycja, co prawda, zawiera w sobie wszystko, ale została z tego co rozumiem, nie najlepiej skompilowana i złożona. Ludzie, którzy mają dostęp do oryginału, twierdzą, że oryginał działa im lepiej, płynniej, szybciej i w ogóle jest dużo lepszą grą niż edycja kompletna, która składa wszystko razem do kupy, więc troszkę dziwna sytuacja, nie spodziewałem się tego i to jest to, na co głównie narzekają ludzie, że performance leży, że jest kilka bugów, których normalnie nie było, których ja jeszcze nie zaznałem, bo nie grałem na tyle długo, więc tu jest dość dziwnie. Ale okej, okay, melduje jak jest. Na plus, cała reszta, strefa audio, wideo, gameplay, pomysł na świat, pomysł na grę. Jest, jest git, jest git. Jeżeli chodzi o wymagania sprzętowe, to co najmniej Windows 10, 64-bitowy procesor, tak jak Intel Core i 7 6700 lub AMD Ryzen 5 1600. 12 GB 62 GB wolnej przestrzeni na dysku, to gra swoje, a karta graficzna, taka jak GeForce GTX 1060 z 6 GB lub Radeon RX 590. W zalecanej konfiguracji jest już procesor, Procesor jak Intel Core i7-8700 lub Ryzen 5-3600, 16 GB a grafika taka jak GeForce GTX 1080i lub GeForce RTX 2070, ewentualnie jakiś Radeon RX 6700XT. Co do dostępnych wersji językowych, to dźwiękowienie jest tylko w języku angielskim, ale napisy mamy w języku angielskim, chińskim uproszczonym, francuskim, niemieckim, włoskim, japońskim, koreańskim, portugalskim wersja na Portugalię i wersja na Brazylię, rosyjski, hiszpański wersja na Hiszpanii i na Amerykę Łacińską. Oraz język polski jest tłumaczenie jest całkiem niezłe. Macie chwilę bez mojego monologu? Here, before you get yourself killed, don't know where you came from, stranger, but you best keep your head down. There's marauders hereabouts, and worse, landing violators. Ship and file a full report, then it's gonna be fucking laminated. Here we go. I reasumując, gierka jest naprawdę sympatyczna, mi się to podoba, więc jeżeli macie czas, chwilę, ochotę, to pamiętajcie odebrać i dać temu tytułowi szansę. Nie jest to jakiś mega hit or triple A, ale to jest gierka, która pozwala się Obsidianowi wstrzelić gdzieś na mapę twórców świetnych herpegów, tak żeby więksi wydawcy się nimi zainteresowali, dosypali im hajsu i żeby mogli stworzyć coś nowego, bardzo, bardzo mocnego. To już jest wszystko, co ja dzisiaj dla was mam przygotowane, więc życzę wam miłego dnia, dobrego dzwonka, świetnych darmówek do przygarnięcia, miłego do następnego i hej! Jeśli podoba Ci się ta seria, to przy odbiorze bądź zakupie gry nie zapomnij wpisać taga kreatora wizu Epic. Niestety do końca kwietnia to jestem troszeczkę uwalony, więc sobie nie pogram. Ale znowu mnie naszła hota w granie w The Outer Worlds, na które to nie mam czasu i za każdym razem utknę gdzieś tak 5-10-15 godzin w fabuł i dalej nie lecę, bo nie mam czasu. Frzlejące!